Cieszy, na pewno cieszy, bo uważamy, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. To nie było przypadkowe zwycięstwo. Szkoda, że 4-2, nie 4-1. A tak swoją drogą tych goli można było jeszcze zdobyć więcej. Tak, na pewno. Później jak Lechia była w osłabieniu, mogliśmy lepiej niektóre sytuacje wykorzystać. Natomiast no, cieszy zwycięstwo. No cóż mogę powiedzieć. No, nie ma co się wystrzelać w jednym meczu, trzeba coś zostawić na następne i mamy nadzieję, że zaczęliśmy fajną, nową pasę i coś się fajnego zacznie z dniem dzisiejszym. Pytałem Łukasza Sierpinę, czy wie, ile czasu minęło od waszego zwycięstwa ostatniego na Kolporter Arenie, wiesz? Znaczy, nie wiem, 7 miesięcy chyba, tak? Dokładnie, 19 lipca wygraliście z Jagiellonią, dzisiaj mamy 20 dzień lutego. No, akurat wiem tylko dlatego, bo mnie dziennikarz akurat pytał, ale tak naprawdę no, nikt z nas o tym nie myślał. Chcieliśmy wygrać zarówno w Szczecinie, jak i dzisiaj. Mamy do siebie pretensje za Szczecin, bo nas na swoje życzenie ten mecz przegraliśmy. I możliwe, że ten taki przysłowiowy liść od Pogoni, którego dostaliśmy przy wyniku 2-0, to on nas zmobilizował i wylał na nas kubeł zimnej wody i wszystko teraz będzie szło tak, jak sobie wszyscy życzymy. No to oby teraz już z górki, bo tych punktów naprawdę jeszcze potrzeba. Zdajemy sobie z tego sprawę, że ta walka będzie do ostatniej kolejki, ale zrobimy wszystko, aby się znaleźć w górnej ósemce. Uważamy, że ten cel jest jak najbardziej realny i będziemy walczyć do ostatniego meczu i nikomu nie oddamy punktów łatwo. Kamil, sporo osób było mojej wiary w was przed tym meczem. Co byś teraz powiedział po końcowym gwizdku i zwycięstwie? Co mogę powiedzieć ludziom, którzy nie wierzą? Tak naprawdę nie chcę się nawet z nimi rozmawiać. Szanujemy tych, którzy w nas wierzą i oddają za nas serce i głos i nas dopingują. Natomiast no, zawsze tak jest, że drużyna ma swoich kibiców takich prawdziwych, którzy wierzą mimo wszystko, ale też ma tych takich, którzy ciągle narzekają i co by nie było, zawsze będą narzekać, więc tak naprawdę wszystkim nie dogodzimy. Też życzymy im powodzenia w dalszym dopingowaniu drużyn przeciwnych, co mogę powiedzieć. Wiadomo, ważne są 3 punkty, ale my w końcu chcemy dać radość naszym kibicom. No i na szczęście dzisiaj to się udało i w dobrym stylu. Sobie nie dałeś radości, bo znów w Szczecinie nie wyszło, ale dzisiaj znów byłeś tym wiodącym zawodnikiem, a gola nie zdobyłeś, choć było blisko, no ale trzeba zapisać jednak samobójczą bramkę Maloszek. Czy no właśnie nie wiem, jak do końca z tą bramką jest, bo jedni mówią, że samobójcza, drudzy mówią, że piłka leciała światło bramki i to mi uznali tą bramkę. Mam nadzieję, że będzie ta druga wersja, ale jeżeli nie, no to tak jak mówię, najważniejsze 3 punkty. Wiadomo, że indywidualnie fajnie by było, ale dla nas najważniejsze dzisiaj były 3 punkty dla drużyny. W Szczecinie było grząskie, trudne boisko, a dzisiaj w Kielcach chyba jeszcze trudniejsze. Dokładnie, ciężko było, ale nie ma co już mówić o boisku, o przeciwniku i tak dalej. 4-2. Z niższej lokaty skakujemy trochę wyżej i to nam było naprawdę bardzo potrzebne. Teraz przed wami Górnik Łęczna, rywal, który gdzieś tam zajmuje miejsca podobne do was. Od początku przyszłego tygodnia od razu skupiacie się na myśleniu o nim, bo wynikom trzeba nadać dobrą kontynuację. No na pewno. Na razie 2 dni jeszcze będziemy się cieszyć tym zwycięstwem. A od wtorku zabieramy się już do realizacji planu przed Górnikiem Łęczna i to nie jest nowość, że teraz czekają nas mecze z drużynami, które są bezpośrednio albo za nami, albo przed nami, więc tym bardziej się musimy zmobilizować i walczyć o wszystko. Bardzo miło, że w pierwszym meczu w moim debiucie wygraliśmy i tutaj przełamaliśmy tą złą pasę na stadionie u siebie i bardzo się z tego cieszymy. Zagraliśmy naprawdę fajne spotkanie. Od początku było widać, że jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego, żeby uzyskać tutaj 3 punkty i zrobiliśmy, można powiedzieć, wszystko, żeby te 3 punkty zostały w Kielcach i szacunek dla chłopaków i dla nas za to, że to się udało. Od razu w tym meczu wybiegłeś w pierwszym składzie. Czujesz się już całkowicie wdrożony w zespół Korony? Tak, klimatyzacja przeszła bardzo, bardzo pomyślnie. Z chłopakami dogaduję się bez żadnego zarzutu i cieszę się, że trener mi zaufał. I mogłem pomóc chłopakom w odniesieniu dobrego rezultatu i najważniejsze 3 punkty, a kto gra, to jest troszeczkę mniej ważne. W drugiej połowie szedłeś z powodu kontuzji, trener mówił, że przez kwadrans w drugiej połowie grałeś na własną odpowiedzialność. Co tam się dokładnie stało? Na początku meczu gdzieś tam poczułem mięsień czworogłowy, delikatnie mnie zakuło i w drugiej połowie zaryzykowałem, ale po strzeleniu bramki na 3-1, no to stwierdziłem, że nie ma sensu
aż takiego ryzyka podejmować i gdzieś tam pchać się w jakąś kontuzję, która mogła mnie wykluczyć na kilka miesięcy, więc z trenerem, po uzgodnieniu z trenerem zdecydowaliśmy, że lepiej będzie, jeżeli zejdę z boiska. A wiadomo, mamy tylu dobrych zawodników na ławce, że każdy wnosi to samo, co ten z podstawowej jednostki. Na tę chwilę jesteś coś w stanie powiedzieć o tym urazie? To jest poważna sprawa, czy będziesz gotowy na mecz z Górnikiem Łęczna? Nie, wydaje mi się, że USG w poniedziałek będę miał i wtedy wyjdzie, ale mamy bardzo dobry sztab medyczny, więc myślę, że spokojnie doprowadzą mnie do sobotniego meczu. Ja sobie nie wyobrażam, że tutaj stracimy 4 bramki, a stało się to jednak, niestety z przykrością wracamy zerowym dorobkiem do Gdańska. No cóż, dzisiaj cała drużyna, tydzień temu cała drużyna wygrała, dzisiaj też cała drużyna przegrała i pozytywnym aspektem jest to, że w 10 gdzieś tam utrzymywaliśmy się przy piłce i okej, no nie wiem, czy lepiej było przegrać 2-1 i nie ryzykować, czy przegrać 4-2 i trochę zaryzykować, że być może by coś się udało, więc ja się cieszę z drużyny, że mimo tej porażki gdzieś podjęliśmy walkę w drugiej połowie. To prawda, tak było, natomiast suma indywidualnych błędów, jakie zrobiliście w dzisiejszym meczu, myślę, zdecydowała o tej przegranej najbardziej. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie. Też. Rzut karny, czerwona kartka, to też krzyżuje nam plany w meczu, ale to jest konsekwencja też mojej straty w środku pola, gdzie powinienem lepiej dograć i później poszła ta akcja, gdzie Gerson dostał czerwoną kartkę, mógł może odpuścić, nie wiem, ale no cóż, stało się. Znowu kolejne punkty nam uciekają, a nie mamy ich za dużo, więc pozostaje nam skupić się i wykorzystać dalej ten potencjał w kolejnych meczach. Natomiast chciałem tutaj pogratulować jeszcze włodarzom klubu Korony i tym, którzy organizują mecz, za to, że dobrze przygotowali boisko. Dziękuję. Bo panowie, wymagamy od piłkarzy w Polsce, nie wiem, mega, a sami wymagajmy trochę od siebie.